Owocami, warzywami zajmuję się od lat, ich wartością odżywczą, wszystkim tym, co się z nimi dzieje, jak przechowujemy, jak przetwarzamy. Niemniej jednak szukałam jeszcze czegoś w nich więcej, tak żeby upuklić właśnie to ich piękno, tą niepowtarzalność, też różne kształty, barwy, rozmiary i po prostu odkryłam karmic. Wielu pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma ciekawe, często nietypowe hobby i zainteresowania. Prawdziwą pasją pani dr Joanny Niewczas z Wydziału Nauk o Żywności SGGW jest karwing, sztuka tworzenia rzeźb oraz dekoracji z warzyw i owoców. Tajniki karwingu można było zgłębić podczas specjalnego spotkania zorganizowanego przez panią dr Niewczas w naszej uczelni. Karwing jest to sztuka rzeźbienia owoców i warzyw. Różni się ona od takiego tradycyjnego dekorowania potraw, tym, że rzeźby karwingowe nie służą do zjadania, jedynie są dekoracją, które możemy postawić na stole, które możemy komuś dać w jakiejś szczególnej okazji. Podczas warsztatu karwingowego można było nie tylko podziwiać dzieła wykreowane przez panią doktor, ale także dowiedzieć się, od czego zacząć swoją przygodę z karwingiem. Żeby zacząć przygodę z karwingiem, to dobrze jest wybrać sobie właśnie odpowiednie warzywo. Ja bym polecała kalaretkę, która jest kształtna i bardzo mięciutkie. Najdogodniejszymi produktami do rzeźbienia są kalarepa, burak, biała rzodkiew, marchew, papaja, różnego rodzaju melony, a także arbuz, który ze względu na kolorystykę daje bardzo ładny kontrast trzech kolorów – białego, czerwonego i zielonego. Niewątpliwie jednak w sezonie zimowym królową karwingu i najwdzięczniejszym warzywem do kreowania rzeźb jest dynia. Do wykonania pięknego warzywnego lub owocowego dzieła potrzebne chyba będą specjalne narzędzia. Co nam się przyda? Przede wszystkim nożyk musi być ostry, z możliwie cienkim końcem. I takich z domowych nożyków właśnie taki nożyk sierp, również tym możemy swojego pierwszego na przykład kwiatka wyciąć. Mistrzowie karwingu posiadają szereg akcesoriów pomocnych przy wykonywaniu najbardziej wymyślnych rzeźb. Są to różnorodne nożyki, dłutka, foremki, osełki oraz oczka. Jednak najważniejszym narzędziem jest tak zwany nóż tajski, którego ostrze przypomina kształtem trójkąt równoramienny zaostrzony z jednej strony. Jest on najczęściej używany, ponieważ jest ostry, a jednocześnie bardzo elastyczny, dzięki czemu pozwala dokładnie i starannie wyciąć nawet bardzo drobne kształty. A co jest najważniejsze w karwingu, czy do wykonywania warzywnego dzieła potrzebny jest talent plastyczny? Co jest ważne, żeby dobrze nam to wyszło, nasza ręka musi być stabilna. Czyli taki nożyk trzymamy troszkę tak jak długopis, jednym palcem podpierając się i wtedy możemy dokładnie, starannie, powiedzmy, wyrzeźbić wzór, który uzyskamy wtedy, będzie satysfakcjonujący, myślę. W karwingu wyróżniane są trzy style – tajski, chiński i europejski. Tajski jest stylem najbardziej skomplikowanym, składają się na niego drobne cięcia i jest najbardziej efektowny. Styl chiński to trójwymiarowa rzeźba, zaś styl europejski przedstawia kwiaty oraz większe wzory. Z owoców i warzyw wyrzeźbić można wszystko, co tylko podpowiada nam wyobraźnia. Warto otaczać się pięknymi przedmiotami, pięknymi dekoracjami, ozdabiać swój świat, począwszy właśnie od takich domowych posiłków, od drobnych kwiatków z rzodkiewki, z papryki, z marchewki. Możemy przejść stopniowo, nabierając prawę do coraz większych owoców typu arbuz, typu dynia i tworzyć niepowtarzalne dzieła, które ozdobią nasze mieszkanie, nasz świat. I taka forma ozdabiania domu daje niebywale wiele satysfakcji, jest bardzo relaksująca i myślę, że warto coś takiego spróbować i upiększać po prostu w ten sposób swoje otoczenie.